Jak radzić sobie ze stresem i presją? Dlaczego w biznesie niezbędna jest odporność psychiczna? W jaki sposób pracodawca może zatroszczyć się o zdrowie psychiczne pracowników? Na te i inne pytania odpowie Małgorzata Henke. Zapraszam na spotkanie. Złapani w sieć. Podcast dla e-biznesu o technologii, marketingu i sprzedaży oraz zarządzaniu. Zapraszają Michał Spławski i Marcin Kieleszek. Witam serdecznie, Jan Bim, Złapani w sieć. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony odporności psychicznej w biznesie. Moim gościem jest Małgorzata Henke, certyfikowany trener biznesu i odporności psychicznej, menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w biznesie, specjalizująca się w zarządzaniu stresem. Witam Cię, Gosiu, i bardzo mi miło, że mogę Cię dzisiaj gościć w naszym podcaście. Dzień dobry, Janku. Ja również bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłeś i cieszę się bardzo na tę rozmowę. Dobrze, Gosiu, może na starcie powiesz nam, kim dokładnie jest i czym zajmuje się trener biznesu i odporności psychicznej. Trener biznesu to jest takie bardzo szerokie pojęcie. To jest osoba, która wspomaga swoich klientów w podnoszeniu kompetencji biznesowych. Więc jak sam słyszysz, to są bardzo szerokie kompetencje i miękkie, i twarde. Natomiast trener odporności psychicznej, a ja w tym się właśnie specjalizuję, podnosi kompetencje klientów do bycia bardziej odpornym na stres, na presję, na zmiany, czyli to wszystko, co nas teraz otacza, szczególnie ostatnio w czasie pandemii, tak żeby klienci byli bardziej, czy organizacje całe, chodzi o osoby indywidualne, ale też całe organizacje, były bardziej odporne i lepiej sobie radziły, efektywniej sobie radziły z tymi właśnie czynnikami. A możesz tak krótko opisać, czym dokładnie jest odporność psychiczna? To jest nasza umiejętność, to jest cecha osobowości tak w ogóle, ale pewnie jak myślisz o cechy osobowości, to myślisz, ojej, to już koniec, no bo ja jestem odporny albo nieodporny. Nie, bo tak nam się kojarzy, że jak osobowość to już jest stała. No zazwyczaj ale, tak. No, ale tak nie jest tak do końca. Znaczy niektóre cechy rzeczywiście są stałe, a niektóre są zmienne. Odporność psychiczna jest taką cechą, która jest cechą elastyczną i możemy budować tą naszą siłę i odporność psychiczną, ale ona też może ulegać spadkom, nie? Więc to jest takie bardzo, bardzo zmienne w zależności od tego, co robimy. No i teraz odporność psychiczna to jest no właśnie cecha osobowości, która wyznacza nam to, w jakim stopniu, jak reagujemy na zmiany, na stres, na presję, jak efektywnie sobie z tym radzimy. Czyli osoba, która jest odporna, ona efektywnie działa, wydajnie działa również w trudnych warunkach, czyli zobacz, jak jest jakaś presja czasu albo zmiana jedna po drugiej. No, tak jak to ostatnio było, wiele organizacji musiało się przestawić na pracę zdalną. Wiele zmian, takich zmian na dzień, jeżeli chodzi o ich funkcjonowanie, chociażby wynikających z rozporządzeń i zmian w prawie. Jeżeli ktoś ma wysoki poziom odporności psychicznej, to on jest elastyczny, szybko reaguje na te zmiany, szybko adaptuje się do zmian, nie przeżywa, nie przejmuje się tak bardzo tym, co się dzieje, bo nie uderzają go one prosto w serce. Po prostu patrzy na to, co się wydarza i reaguje adekwatnie. To tak w wielkim skrócie. No dobrze, ale mówisz o tym odpornym człowieku, cały czas o tych pozytywnych aspektach, więc ja się zapytam, jakie cechy ma tak naprawdę człowiek odporny psychicznie? Jak go można rozróżnić spośród na przykład współpracowników? Mhm. Jak poznać, że komuś być może potrzebna jest jakaś pomoc, jest słabszy, tak, a kto po prostu sobie będzie dobrze radził, no to możesz poznać taką osobę, która jest odporna psychicznie, ona jak dostanie zadanie, to popatrzy na to zadanie, postawi sobie cel, dopyta, rozplanuje sobie to zadanie i zacznie je wdrażać i będzie wytrwała we wdrożeniu pomimo trudności. Czyli coś się wydarzy, wiesz, jakaś wrzutka czy jakaś trudność, coś się wysypie, projekt się wysypie, program się wysypie, Zoom przestanie działać, tak? I nie wycofuje się wtedy taka osoba, tylko po prostu rozwiązuje problem i idzie dalej i nie wpływa to na jej motywację. To jest jedna z takich cech. Jak to u Ciebie wygląda? Zależy, o co pytasz. Czy pytasz się o to, czy jestem odporny psychicznie i jakie mam mniemanie o sobie, tak? O tą cechę taką właśnie tej wytrwałości.
bo też masz taką pracę, która wymaga, nie? Pewnie dużo rzeczy takich technicznych gdzieś tam się wywala czasem. Ja mam dużo takich aspektów. Przygotowałem specjalnie 2-3 pytania dla ciebie, żebyś mi podpowiedziała w tej sprawie. O, super. A propos, jakie cechy powinien mieć, no to nie poddawać się przede wszystkim. Jak coś nie wchodzi, to próbować jeszcze raz i nie zważać na to, co złe. No i podchodzić kilka razy. No nie myśleć o tych negatywnych aspektach, bo się przybije i do niczego nie osiągnie. To jest moje mniemanie. A no właśnie, to jest bardzo ważne, że taka wytrwałość, takie dążenie, takie do przodu pomimo trudności. Osoba, która jest odporna psychicznie, ona też się charakteryzuje tym, że działa w polu wpływu, czyli nie traci tej energii na to, na co wpływu nie ma. Nie, to sobie możesz wyobrazić takie, jajko sobie wyobraź, jajko ma żółtko, białko i tą skorupkę. Nie? I to są takie nasze trzy pola działań, czyli to żółtko to jest to nasze pole kontroli. Ja mam kontrolę nad niektórymi aspektami. Nad czym? No przede wszystkim nad sobą, nad swoimi wyborami, nad swoimi czynami, nad tym jak myślę, nie? Nad tym mam kontrolę pełną. Później to drugie pole to takie białko szersze, to jest pole wpływu. Ja mam wpływ na więcej spraw, na przykład na innych ludzi mamy wpływ. Poprzez to, jak się zachowujemy, poprzez naszą energię, ale to nie jest pełna kontrola. Ja mam wpływ, ale ja nie mam pełnej kontroli nad drugim człowiekiem. Nie? Nie mam sterowności. A cała reszta to już jest pole naszych obaw, czyli coś, na co wpływu nie mamy, czego nie możemy kontrolować, natomiast bardzo często się o to martwimy. Na przykład właśnie choroba, pandemia, nie wiem, czy zostanę zwolniony z pracy, co się wydarzy, czy rząd coś tam zmieni, jakieś kolejne będą obostrzenia. I teraz jeżeli ja się o to martwię, ja nie mówię o zarządzaniu ryzykiem, bo zarządzanie ryzykiem jest bardzo ważne, ja potrzebuję przewidzieć, co się może wydarzyć, ale mówię o takim, wiesz, martwieniu się, takim analizowaniu, ojej, a co będzie, a może ja zachoruję, a może ktoś z bliskich zachoruje i po prostu się na tym koncentruję. To nie jest moje pole wpływu, prawda? Ja tak naprawdę nie mam wpływu na samą pandemię, na zmiany jakieś tam globalne, ale na co mam wpływ? Mam wpływ na swoje bezpieczeństwo, na to, jak dbam o swoje bezpieczeństwo, na to, jak dbam o swoją energię. I osoby, które mają wysoką odporność, one właśnie na tym się koncentrują. No dobrze, a czy można być na przykład zbyt odpornym psychicznie i może to mieć na przykład jakiś negatywny wpływ na nas albo na otoczenie? Bardzo fajne pytanie, bo to jest tak, że jeżeli jesteś bardzo odporny, czyli idziesz trochę jak ten przecinak do przodu, jest cel, idziesz, nie przejmujesz się niczym, to zobacz, jeżeli pracujesz z innymi ludźmi, z zespołem i te osoby wokół ciebie mają niższy poziom odporności, to ty możesz nie zwrócić uwagi na to, że one potrzebują więcej wsparcia, że potrzebują więcej czasu, że potrzebują, że właśnie mają te zwątpienia, że gdzieś tam się wahają. Możesz na to nie zwrócić uwagi i możesz być taki presyjny. Czyli wiesz, po prostu ustalasz, ok, słuchajcie, jest wyzwanie, no to działamy, lecimy do przodu, tu jest strategia, ok, no działamy. I dla ciebie nie ma w tym problemu, a inne osoby mogą mieć więcej takich zniechęceń i wątpliwości. Także to jest to zagrożenie, że jeżeli nie masz wysokiej inteligencji emocjonalnej, czyli właśnie takiej empatii, nie zwracasz uwagi na innych ludzi, to no możesz wywierać na nich presję. No dobrze, wrócę do tych silnych osób, charakterów, bo takie miałem pierwsze skojarzenie, że to kojarzy się, idzie w parze z takim egoizmem i z taką sztywnością charakteru, z obojętnością. Zgadza się? Nie, osoba, zobacz, która jest odporna psychicznie, ona, no jak ona może być sztywna? Ona jest właśnie bardzo elastyczna, bo też komponentem odporności psychicznej Może źle powiedziałem, sztywna na inne środowisko, jest zamknięta, tak, albo jest po prostu odporna psychicznie i nie dba o to, że ktoś jest słabszy, bo on na przykład jest na pierwszym planie. Nie, wiesz co, bo to co mówisz, to jest właśnie egoizm czy narcyzm, to nie koreluje z wynikami odporności psychicznej. Osoba, która jest odporna psychicznie, ona tak, ona może, jeżeli ma empatię, bo to empatia jest zupełnie inną właściwością, inną cechą, wiesz? Jeżeli osoba odporna psychicznie ma empatię w sobie, to ona będzie super współdziałała z innymi ludźmi. Tak? I ona będzie taka mocna, silna, ale ona też będzie zwracała uwagę na to,
jacy są inni ludzie i będzie do nich dostosowywała zachowanie. Mhm. A jeżeli tej empatii nie ma, czyli w ogóle sobie nawet no, nie przychodzi jej do głowy, że inni mogą mieć inaczej, nie potrafi wejść w buty innych osób, no to rzeczywiście to ona będzie odbierana jako taka osoba, która się innymi ludźmi nie przejmuje. Dobra, a pytanie w takim razie o innych, o tych słabszych, mniej odpornych psychicznie. Może podpowiesz, dlaczego niektóre osoby radzą sobie ze stresorami i presją, a inne wydaje się tego nie potrafić? Czy masz może jakieś rady dla takich osób? Najpierw to pytanie dlaczego, bo jedne są odporne, a inne mniej odporne. Co robić, jak sobie radzić? Po pierwsze, warto jest zbadać sobie ten poziom odporności psychicznej. Dlatego, że takie badanie pokazuje, w jakich konkretnie obszarach tej odporności psychicznej potrzebujemy wsparcia. Bo tych obszarów, to już o tym trochę tutaj rozmawiamy, jest kilka. Jest ten obszar taki kontroli, poczucia wpływu, na ile ja mam to poczucie wpływu, na ile ja czuję, że wpływam na wydarzenia. Jest ten obszar zaangażowania, budowania swojej wytrwałości, takiej koncentracji, skupienia na pracy. Obszar też dostosowywania się do zmian, tej elastyczności, na ile ja widzę zmianę jako szansę, a na ile jako zagrożenie, i obszar pewności siebie, czyli na ile ja mam wysoką samoocenę i takie poczucie, że jestem wartościową osobą. To są takie cztery główne obszary odporności psychicznej, więc warto jest sobie zbadać ten poziom odporności, bo tutaj wtedy wiesz konkretnie, które twoje kompetencje są wyżej, a które niżej. I później w zależności od tego, co ci wyjdzie niżej, co wyżej, no to można określone działania wdrożyć. I teraz który z tych obszarów Cię najbardziej interesuje? To podam jakieś konkretne techniki pod konkretny obszar. A dużo tych technik jest? Może mi opowiesz? Bo tak... Dużo, ojejku, dużo, kilkaset. A jakieś najpowszechniejsze? No to na przykład o jednej Ci już opowiedziałam, czyli żeby patrzeć na to, co się wydarza i zadać sobie takie pytanie, na co ja mam wpływ? I działać tylko w tym obszarze, na który mam wpływ. Mhm. Czyli jeżeli na coś nie mam wpływu, to po prostu to odsuwam i się tym nie zajmuję. Nie? To jest jedna z technik. Dobra, to ja mam takie pytanie dla Ciebie z życia. Czasami mi się zdarza, że stresuję się niepotrzebnie, wiem, że będzie dobrze, wiem, że jestem nauczony, ale przychodzą takie myśli, że a może jednak coś pójdzie nie tak, a może się zestresuję, a może się zawaham, a może wszystko skopię. Chociaż mózg mówi, że będzie ok, bo jestem przygotowany, ale przychodzi ten stresor, kołatanie serca, chłodne dłonie. Może masz na to jakąś radę? Tak. Po pierwsze warto by się zająć swoim ciałem, bo to jest tak, że jeżeli już są to takie objawy fizjologiczne, to znaczy, że w twoim mózgu już zaiskrzył ten system gorący, czyli ciało migdałowate w układzie limbicznym się wzbudziło i działasz już w tym obszarze takim sięgania po schematyczne, nawykowe sposoby reakcji. I wtedy warto jest odwrócić tę reakcję stresową poprzez ciało. Na pewno to znasz, bo to powtarzane jest do znudzenia. Weź kilka głębszych oddechów, prawda? I to faktycznie działa, bo jeżeli my jesteśmy w stanie stresu, to nasz oddech jest taki krótki, płytki. A jeżeli jestem zrelaksowana, to ten oddech jest dużo głębszy, taki przeponowy. A jeżeli jesteśmy w stanie relaksu, to sobie możesz kiedyś sprawdzić, to tych oddechów na minutę mamy cykli oddechowych tak od 4 do 8. A jak jesteśmy w stanie stresu, to dużo więcej. Warto wziąć wtedy kilka głębokich oddechów i wtedy mózg przekierowuje się na stan relaksu. Wysyła informacje, ja jestem, jest ok, oddycham głęboko i wolno, więc to oznacza, że jestem w stanie relaksu. I wtedy nam się przekierowują te reakcje organizmu, czyli to, o czym mówiłeś, gdzieś tam drżące ręce na przykład, nie? Czy jakaś wyższy puls. To po prostu się odwraca. Ten oddech, tylko na oddech mamy wpływ. Nie mamy wpływu na to, że na przykład powiesz sobie, o, przestaję się pocić, albo o, obniżam ciśnienie krwi. Nie? Tego nie zmienisz. Mhm. Ale jeżeli zaczniesz wolniej oddychać, to przekierowujesz pozostałe reakcje. Także to jest taki pierwszy krok. A później sobie warto zadać pytanie,
to, o czym mówiłeś, na przykład egzamin, no jestem przygotowany, tak, ale gdzieś tam są jakieś wątpliwości widocznie, gdzieś tam, gdzie się kołaczą, a co jeśli, a kiedyś już, nie wiem, nie zdałem, a kiedyś już się zestresowałem i poszło mi nie tak, to sobie wtedy pomyśl, chwila, o czym ja myślę? Czy to, co ja myślę, to są fakty? Czy to są moje interpretacje, rojenia? Nie? Czy to jest tak, że ja myślę o faktach, czy ja myślę o tym, czego się boję? I pomyśl sobie o faktach, czyli na przykład, co właściwie przede mną, tak? Co się ma wydarzyć, jakie mam zasoby, ile już egzaminów zdałem, albo pomyśl sobie, co się może najgorszego zdarzyć i co się tak, wydarzy, to jeżeli... Tak robię, to działa. Nie? Jeżeli to się wydarzy. A jak bardzo to jest prawdopodobne, że się to najgorsze wydarzy? No właśnie, co się stanie wtedy, jak to będzie, jakie będą konsekwencje, czy to jest poważne aż tak na tyle, żeby się stresować tym? No, dokładnie. Także warto wtedy właśnie sięgnąć po te swoje zasoby i taki cooling down, czyli wrócić do faktów, tak zacząć myśleć tak racjonalnie, nie? A nie na poziomie właśnie tych rojeń, czarnowidzenia. Ja też bardzo lubię taki sposób, bo to, te myśli, które się pojawiają, to jest, zobacz, to jest takie czarnowidzenie, nie? Takie katastrofizowanie. I to są takie tak zwane gremliny, czyli takie przeszkadzajki, takie nieracjonalne nasze myślenie, które wchodzi nam i tak mówi, i tak nas straszy. I ono w ogóle nie jest oparte na faktach. To są takie nasze rojenia. Więc warto sobie wtedy tak pomyśleć, aha, gremlin przyszedł. Gremlin przyszedł i mnie straszy, ale gremlin to nie ja. Okej, ja to zauważam i wracam sobie do myślenia o faktach i o swoich zasobach. No zgadza się. Jeszcze zwłaszcza z gremlinem to jeszcze się potęguje i namnaża z czasem, jak nie walczymy z nim. Z nim to nawet, wiesz co, nie warto walczyć. Taka świetna książka jest Tima Carlsona, Taming Your Gremlin. To jest po polsku chyba Poskrom swojego gremlina. I on mówi tak, gremlina warto po prostu obserwować i go zauważyć. Nie walczyć z nim, bo jak zaczynamy z czymś walczyć, to tą energię tam przekierowujemy. Tylko tak popatrzeć, aha, jest gremlin. Cześć gremlin. Nie, tak jak się chmurka pojawia na niebie. No, przypłynęła. Ja widzę, że ona jest, ale nie walczę z tym właśnie. Tylko po prostu wracam do swojego myślenia opartego na faktach. Jasne, ma to sens. Dobrze, a powiedz mi, wracając jeszcze w takim razie do technik rozładowywania napięcia. Podałaś taką faktycznie najpopularniejszą, chyba każdemu jest znana, a na przykład rozładowanie energii poprzez jakąś nagłą, szybką aktywność? Energii, czy tego napięcia, tak? Napięcia, dokładnie. Aha. Wiesz co, to można sobie tak, ja tu znowu ciało bym zaprzęgła, bo to napięcie nam się zbiera w ciele i my potrzebujemy się zająć swoim ciałem, bo tylko przez ruch możemy zmetabolizować adrenalinę, która jest takim efektem ubocznym tego stresu. Więc na przykład takie fajne ćwiczenie, nie pokażę Ci go, ale Ci staram się opowiedzieć, stań przy ścianie, zaprzyj się rękami o ścianę, nie? Takie dłonie oparte o ścianę obie i mocno na tą ścianę naciskaj, tak jakbyś chciał tą ścianę sobie przesunąć. Kojarzę, tak przez kilka sekund. I ręce później idą do góry na boki. I później tak odpuszczasz, odchodzisz i czujesz, i to jest ważne, żeby zwrócić uwagę na to, co się dzieje z moim ciałem. Ono było napięte i one w tym momencie czuje rozluźnienie, nie? Zaczynasz odczuwać to rozluźnienie. I kilka razy tak powtórzyć i to spełnia dwie funkcje. Po pierwsze rozładowujesz tą energię, mówisz, tą taką powiedzmy negatywną energię, a po drugie uczysz swoje ciało stanu napięcia i stanu rozluźnienia. Świetny sposób też na naukę to jest technika Jacobsona. Progresywna relaksacja mięśni. Tu odsyłam do YouTube'a i do nagrań. Bardzo fajny sposób na też uczenie się swojego ciała, bo zobacz, to napięcie, o którym mówisz, dlaczego ty sobie chcesz z nim radzić? Bo ono pewnie później idzie gdzieś tam w jakieś bóle, nie? W jakieś napięcia mięśni. Bardziej myślę o chwili obecnej, że chcę po prostu sobie ulżyć, żeby już nie być takim zestresowanym, jeśli już... I szukam sposobu.
Inne sposoby, no to ruch, chwila, wiesz, ćwiczenia, nie wiem, orbitreku, czy krótka przebieżka, czy nawet wyjście, takie złapanie dystansu, przekierowanie uwagi, o, kolejny sposób, przekierowanie uwagi, świadome. Zobacz, dlaczego ty jesteś zestresowany, bo pewnie o czymś myślisz, nie? Więc zacznij myśleć o czymś innym. O, co tak się prosto mówi. Ale żeby zacząć myśleć o czymś innym, warto jest wyjść z tego miejsca, gdzie jesteś, czyli na przykład z tego pomieszczenia, z tego pokoju, wyjść na zewnątrz i przekierować uwagę na coś innego, co jest zajmujące. No, to może być natura, to może być, wiesz, obserwowanie i słuchanie ptaka, który świergoli, szczególnie jak cię ornitologia zajmuje. To może być zabawa z kotem, psem czy dzieckiem. To może być, nie wiem, przesadzanie kwiatka. Coś, co cię kręci, co sprawia, że faktycznie cię to zajmuje, nie? I przekierowujesz tą swoją uwagę. Ale to też może być, jeżeli nie masz takiej możliwości, żeby zmienić miejsce, po prostu wyjść z danego pomieszczenia, złapać ten dystans fizyczny, możesz zastosować wizualizację. Czyli sobie zamknąć oczy i przypomnieć sobie na przykład miejsce, stan, wydarzenie, które jest dla ciebie fajne, budujące, przyjemne. Nie? I sobie tak o tym pomyśleć chwilę, jak tam było, co czułeś, co cię otaczało. I tu znowu przekierowujesz uwagę, nie ruszając się tak naprawdę ze swojego fotela. Chociaż uważam, że warto się ruszyć ze swojego fotela. Po części odpowiedziałaś mi na moje następne pytanie, które chciałem ci zadać. Ono miało być a propos sytuacji kryzysowych, jak sobie z nimi radzić, ale tak naprawdę już połączyłem sobie te 2-3 czynniki, wizualizację z oddechem i myślę, że chyba to w zupełności już powinno wystarczyć w takich naprawdę ciężkich sytuacjach, jak życie ci się wali i musisz szybko reagować, żeby nie wybuchnąć po prostu. Czy może masz jakąś inną swoją radę dla naszych słuchaczy? Tak sobie myślę, tak w temacie bardzo, że warto sobie taki swój stop, taką strategię stop swoją zrobić właśnie na takie sytuacje, jak mówisz, te kryzysowe, czyli coś tam się wali i ty chcesz to przystopować, po prostu chcesz zatrzymać, zrobić sobie taki stop. I tym stopem może być ten oddech, tym stopem może być wyjście, tym stopem może być takie, że mówisz sobie stop gremlin. Nie? I się tak otrząsasz. Cokolwiek to będzie, co tobie właśnie pasuje, to warto sobie taki stop po prostu poćwiczyć i ustalić dla siebie, że ja sięgam do tego stopu w momencie, jak mam taki kryzys. Jasne, rozumiem. Dobrze, to może teraz zadam ci takie pytanie już bardziej biznesowe. Mhm. Dlaczego w biznesie niezbędna jest odporność psychiczna? Ja sobie tak myślę, to też ciekawa jestem twojego zdania, bo ty też działasz w tym obszarze, że no osoba, która biznesmen, przedsiębiorca, właściciel, menadżer, też pracownik oczywiście, ale mówię szczególnie o tych takich grupach menadżerskich, to są takie grupy, które są szczególnie narażone na stres, presję, wyzwania i też takie grupy, gdzie no my potrzebujemy myśleć do przodu, nie? My potrzebujemy podejmować ryzyko. Potrzebujemy być otwarci na zmiany. Jak nie będziemy, no to nie odniesiemy sukcesu w biznesie. Więc ta odporność psychiczna, no jeżeli ja będę działać w biznesie i nie będę miała tej odporności, to pewnie właśnie będę stała w miejscu albo to pójście do przodu mnie będzie bardzo dużo kosztowało. Czyli będę walczyć ze sobą, będę bardzo dużo analizować, co się wydarzy, jeśli, a co nie, nie. Będę tak mocno w tych swoich myślach być i po prostu może mnie to spalić. Poza tym osoby, które przedsiębiorcy, właściciele, właśnie menedżerowie też biorą odpowiedzialność za innych ludzi, za swoje zespoły, za swoich pracowników. Więc ja potrzebuję mieć tej siły bardzo dużo, bo nie tylko, żeby zadbać o siebie i się nie wypalić, ale też żeby zadbać o innych ludzi, żeby zauważyć to, że oni potrzebują wsparcia, żeby dać im to wsparcie, żeby też być takim przykładem, bo no taki odporny psychicznie szef, no to będzie osoba taka opanowana, spokojna, zachowująca dystans, potrafiąca zachować ten spokój, nie wchodzić w panikę, tylko na spokojnie się przyjrzeć i dopiero podjąć decyzję. Nie będzie tymi emocjami tak zarażała negatywnymi innych osób. Będzie potrafiła nad nimi zapanować.
To jest chyba coś szalenie ważnego, prawda, w zespole? Tak sobie myślę. To jest arcyważne chyba, bo wielu jest takich szefów, co naprawdę nie radzi sobie. Ty na pewno, jak tutaj domyślam się, chodzisz, szkolisz, no to masz już opanowanych swoich pracodawców i inną kadrę menedżerską, ale jest druga strona lustra, która no, nie jest zainteresowana na pewno takimi szkoleniami. No i są takie kłębki nerwów. I, o, na przykład może podpowiesz, co poradzić, żeby takie osoby zatroszczyły się o swoje zdrowie psychiczne i na przykład takie przeszkody na nie czekają? Żeby osoby, które są kłębkiem nerwów, się zatroszczyły o zdrowie psychiczne. Wiesz co, ja myślę sobie, że znaczy nikogo się nie da na siłę zmienić, bo no, są takie osoby, które bardzo lubią narzekać na przykład i czy lubią się martwić i tu możemy im tylko pokazać, jakie są korzyści z tego, żeby być osobą spokojną. Czyli właśnie swoim przykładem. Albo zaprosić je na jakieś szkolenie czy webinar, albo niech posłuchają tego podcastu i się zastanowią nad tym, czy może... No, bo to jest tak, że osoby, które mają właśnie niską odporność, one często nie wierzą w to, że można coś zmienić. Nie? Więc potrzebują też zobaczyć, że to nie jest tak, że ja jestem, jaka jestem. Tylko mogę nad tą swoją odpornością psychiczną pracować. I wystarczy wziąć jedną małą interwencję, jedną z tych, o których rozmawialiśmy, i po prostu dać sobie szansę, spróbować, zrobić eksperyment i zobaczyć, co się wydarzy. Czy pracuje to dla mnie, czy nie pracuje, czy ja mam z tego jakąś korzyść, czy nie. Dobrze, a mówisz, bo tak jeszcze się wtrącę, żeby dać sobie szansę, a ile na przykład czasu może trwać takie dawanie sobie czasu, ile taki proces może trwać wzmacniania się psychicznego? Zmiany nawyków, bo o tym mówisz. Zmiana nawyków to jest proces no, długotrwały i to trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od tego, co chcemy zmienić i jak bardzo gdzieś tam, jaki ten poziom odporności psychicznej mamy. Ja bym powiedziała tak, to jest stała praca. Budowa odporności psychicznej to jest stała praca. Efekty będziesz widział, może tak, sięgnę po taką interwencję, po której efekty widać po kilku dniach. Trening wdzięczności. Słyszałeś kiedyś o czymś takim? To słyszałem o technikach manipulacji, może o to chodzi. Nie. Trening wdzięczności to jest taka interwencja, która polega na tym, że codziennie myślisz sobie i najlepiej zapisujesz co najmniej trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny dzisiaj. Albo co najmniej trzy rzeczy, z których jesteś dzisiaj dumny, zadowolony. Albo co najmniej trzy rzeczy, które zauważyłeś u siebie, takie wiesz, zasoby, nie? Co się udało, co zrobiłeś. I zapisujesz sobie te rzeczy. Co to daje? To nam daje takie przekierowanie na nasze zasoby. Ja to bardzo często, to ćwiczenie robię z menedżerami, którzy w procesie takim coachingowym, jak pracuję z nimi, czyli wiesz, spotykamy się później znowu za tydzień, za dwa i tak kilka razy. I na pierwszym spotkaniu mówię właśnie, słuchaj, zrób taki trening. A menedżer na mnie patrzy i mówi, no ale chyba ty żartujesz sobie, to przecież to jest jakieś takie, no śmieszne jest, zabawne, ale wiesz, no to niepoważne jest. Więc słuchaj, daj mi i sobie szansę, zrób to przez tydzień, zobaczymy później, najwyżej zrezygnujesz. I on przychodzi, czy ona przychodzi i mówi, wiesz co, to była rewelacja. Ja myślałam, że to takie będzie, wiesz, dla jakichś takich gospodyń domowych, ale to jest świetne ćwiczenie, bo ja sobie zdałam sprawę z tego, ile ja mam, ile mam zasobów, ile mam siły. Tak sobie taką inwentaryzację tego zrobiłam. Poza tym mogłam wreszcie zauważyć ten dzień tak naprawdę, nie? Tak prześledzić ten dzień i żeby wyjść z tej bieżączki takiego gonienia, że ten dzień gdzieś tam mija i kolejny i właściwie nie wiem, co się wydarzyło. To takie skanowanie dnia. Także w ten proces, to ćwiczenie, ta interwencja, ona bardzo szybko daje efekty. No jasne, rozumiem. Dobra, wiesz co, jeszcze będę miał jedno do Ciebie pytanie, bo zapytałem się o pracodawców, ale nie zapytałem się o pracowników. I mamy tą kadrę menedżerską pracodawców. Jak oni mogą zatroszczyć się o zdrowie psychiczne tych pracowników, którzy pracują te 8 godzin na pełnym etacie, dzień w dzień, no i są po części wyczerpani psychicznie, taką monotonią?
Monotonią, wyczerpani monotonią. No jak są wyczerpani monotonią, no to znaczy, że gdzieś tam nie dbamy o ich zaangażowanie jako szef. Ty tu mówisz tak o pracy zdalnej, czy w ogóle? Mówmy ogólnie, no. Mhm. Pracę zdalną też możemy zaraz poruszyć. No, to potrzebujemy, wiesz, ja bym zaczęła od badania zaangażowania, czyli od zapytania tych ludzi chociażby w ankiecie, czego im brakuje, co mają, z czego są zadowoleni, jak inaczej chcieliby pracować, czego potrzebują. Chociażby tu się można posłużyć takim testem 12 pytań Instytutu Gallupa. Świetna sprawa do anonimowej ankiety. Bo tych obszarów jest bardzo dużo i to na pewno nie jest tak, że każdy jest znużony i tak dalej. Potrzebujemy dbać o zaangażowanie pracowników. No, przede wszystkim badać, czego im trzeba i jakiego wsparcia potrzebują. Mhm. A z ciekawości mogłabyś przytoczyć tak z jedno, dwa pytania z tej ankiety? Jak to wygląda? Tak. Na przykład, taka z pamięci cytuję, pytanie o to, czy w tym tygodniu byłeś choć raz doceniony przez swojego menedżera? Przez menedżera właśnie. Tak. I wiesz co, to jest ciekawe, bo na to pytanie, albo czy czujesz się wystarczająco doceniany przez menedżera? Na to pytanie pracownicy odpowiadają bardzo często, że nie. Brakuje im doceniania i w polskich przedsiębiorstwach bardzo tego brakuje. My jesteśmy ukierunkowani na krytykę. Wydaje nam się, że jeżeli skrytykujemy, że musimy zwrócić uwagę, jeżeli coś jest nie tak, ale nie łapiemy ludzi na tym, jak coś robią dobrze. I tu prośba do pracodawców, menedżerów, łapcie ludzi na tym, jak coś się robią dobrze. Dlaczego? Bo będą chcieli to powtarzać. Jeżeli złapiesz ludzi na tym, że coś się robią dobrze i docenisz, człowiek się poczuje dobrze, poczuje radość, poczuje entuzjazm, poczuje motywację, będzie chciał to powtarzać. No jasne. No, więc z perspektywy menedżerów to wygląda tak, że oni myślą, że doceniają, a pracownicy tego nie odczuwają. Dlaczego? Bo na przykład menedżer mówi, no super, dzięki, że to zrobiłeś. Czy to jest docenienie? No jak nigdy nie powiedział tego, no to dla niektórych może być docenienie. Ale takie słabe, nie? Bo takie, ktoś mi poklepał po plecach, ale ja tak naprawdę nie wiem, co mu się w tym podobało. W tym, tak, na przykład raporcie. Nie sprecyzował swoje myśli, co dokładnie rozumiem. Dużo fajniej byłoby na przykład, gdyby powiedział, Jacek, bardzo ci dziękuję za ten raport i to, że tak on jest taki krótki, że w punktach ująłeś i jeszcze zrobiłeś podsumowanie i dołączyłeś do tego źródła. To mi bardzo pomogło w tym, żebym mógł, nie, tam sobie coś z tym dalej zrobić. Bardzo doceniam za tą konkretność. No to już nawet, żeby przytrzymać takiego pracownika na dłużej, nie tylko żeby poprawić jego odporność, to już w takim razie tylko chwalić. Doceniać, wiesz, nie chwalić, tylko doceniać, bo to jest właśnie ta różnica. Doceniamy za coś, za konkretne działanie, za konkretne zachowanie i to jest ta różnica między docenianiem a chwaleniem. Jasne. Dobrze, może powiesz mi teraz, bo już wcześniej poruszyliśmy wstępnie ten temat, a propos pracy zdalnej, jak zadbać o odporność tych pracowników, których nie widzimy przed sobą, oni siedzą przed tym komputerem, raportują tam w jakichś swoich systemach. Masz jakieś rady? No, to wrócę do tego, co wcześniej już mówiłam. Nie zakładajmy, że ludzie nam powiedzą, jeżeli będzie jakiś problem. Ludzi trzeba pytać i z nimi rozmawiać. I tutaj tak, mam taką radę, żeby wprowadzić do swojej praktyki one-to-one, tak zwane, czyli rozmowy jeden na jeden. Czyli raz na tydzień na przykład z każdym pracownikiem porozmawiać 10 minut, 15 minut, ale nie o tym, nie o zadaniu, nie o tym, że o jakimś tam projekcie, tylko tak po prostu pogadać, czyli zapytać, co u ciebie, jak się masz, jak sobie radzisz, a jak ci się tam pracuje w tym nowym projekcie, a jak ci się zdalnie pracuje, czego potrzebujesz, jak byś wolał, żeby było inaczej, czego potrzebujesz, żeby być bardziej efektywnym, żeby się lepiej czuć. Bo ludzie generalnie nie mówią, nie? Jeżeli jest jakiś problem, więc nie zakładajmy. To jest pierwsza rzecz. Druga, jak najwięcej ludzi pytać, nie zakładać, że to, co, nie wiem, pracujemy na Teamsach, pracujemy na Slacku, wdrożyliśmy to i tak naprawdę nie wiemy, jak się ludziom z tym pracuje, czy to jest najlepszy sposób. Może nie.
Może potrzebują czegoś innego, może im to w ogóle nie odpowiada. Może to, że piszemy na czacie, a mamy do czynienia z ekstrawertykami, którzy potrzebują pogadać, potrzebują spotkać się w grupie, potrzebują zobaczyć swoje twarze, a my nie używamy kamerek na przykład. To nie będzie fajne, to będzie powodowało takie obniżanie energii. Natomiast przede wszystkim wybadać, czego ludzie potrzebują. Dobrze, a ja wrócę do tego. Znam kilku menedżerów i wiem, że największy problem u nich to czas właśnie. Ty wspomniałaś, że powinien poświęcić 10-15 minut na rozmowę tygodniowo. No dobrze, a jak na przykład ten pracodawca ma dużo pracowników pod sobie i nie może sobie na coś takiego pozwolić? No, ale chyba ma menedżerów. Jeżeli ma pracodawca, na przykład zatrudnia 100 osób, to zakładam, że nie zarządza nimi sam, tylko ma jakiś kilku menedżerów. No dobrze, na przykład jak mamy małą firmę, mamy jednego pracodawcę, no i powiedzmy, że wielkość firmy to jest od 10 do 20 osób. Tak sobie teraz kalkuluję. No i mówisz, że te 10 minut poświęcić tygodniowo, no to mamy ponad 2 godziny, prawda, na tą całą kadrę pracowników, żeby w tygodniu. To dużo jest, żeby zadbać o ludzi? Wydaje mi się, że nie. Powiem szczerze, że jak widzę niektórych ludzi, jak są zapracowani, to wydaje mi się, że to jest chyba troszeczkę czasami dla niektórych dużo. A, tylko zobacz Janek, jak mamy do wyboru albo zainwestować te 2 godziny. Oczywiście to jest kwestia umowna, nie? To ja tak podaję 10-15 minut raz w tygodniu, może raz na 2 tygodnie, też będzie okej. Albo zainwestujesz te 2 godziny tygodniowo, albo później się okaże, że człowiek odchodzi, albo idzie na zwolnienie chorobowe z powodu załamania psychicznego. Albo zupełnie nie zauważyłam, że efektywność tej osoby spada i z jakich powodów spada i że ona się staje coraz mniej zaangażowana i po prostu no, później dużo jakby dużo większe kłopoty mogą być i dużo większe straty niż te 2 godziny. I dużo więcej czasu później będziesz musiał poświęcić na to, żeby na przykład zrekrutować innego człowieka albo zastąpić tą osobę, która no właśnie odeszła, bo na długie zwolnienie chorobowe. Rozumiem, czyli reasumując, po prostu trzeba poświęcić ten czas, jak chce się mieć dobrych pracowników, niezestresowanych i pracować na najwyższych obrotach. No tak, to jest kwestia priorytetów, bo to nie tylko pracodawcy mają tak, że nie sposób zrobić wszystkiego, co jest na liście. Masz takie wrażenie? Bo ja tak mam, że no nie sposób zrobić wszystkiego, co jest na liście. I to wiesz co, trzeba myślę sobie odpuścić już to myślenie, że ja muszę zrobić wszystko, co jest na liście, tylko i to jest znowu kolejny sposób na budowanie odporności psychicznej. Każdy dzień zaczynać z takim pytaniem o Moską, nie? Czyli nie wiem, czy znasz tą zasadę. Must, should, could, would. Co ja muszę zrobić, te musty moje, te priorytety? Drugie jest, co mogę zrobić? A no właśnie, mogę zrobić, ale nie muszę, tak? Czyli jakby to nie jest to najważniejsze i najpilniejsze. Nie? Czy stosować sobie tą matrycę Eisenhowera tak zwaną, czyli właśnie dzielić sprawy na ważne i pilne i zajmować się tym, co ważne przede wszystkim, a nie tym, co nie tylko tym, co pilne i ważne. Żeby nie wpaść w tą bieżączkę. I jakby to budowanie relacji, to dbanie o pracowników, dbanie o ich zdrowie psychiczne, to nie jest ta bieżączka. Ja wiem, to oni się nie domagają tego, żeby oni nie wydzwaniają do swojego szefa, szefie zajmij się mną. Także to nie będzie to, co się dobija, ale potrzebujemy właśnie dlatego sobie to zaplanować, włożyć w tą strategię, potraktować jako coś ważnego, o co warto zadbać, żeby później nie wyłoniły się sprawy pilne, czyli okaże się właśnie, że pracownika nie ma albo jest w złym stanie psychicznym i co ja wtedy robię? No i tu już wtedy będzie dużo większy problem. Czyli myśleć rozsądnie. O priorytetach. Mhm. I tak długoterminowo bym powiedziała. Dobra. Na zakończenie pytanie mam jeszcze takie branżowe, bo mamy tutaj w pracy dużo programistów i jak się przygotowywałem, wyczytałem coś takiego, że jak siedzimy długo przed ekranami laptopów, a nawet smartfonów, to ekrany emitują niebieskie światło, które pobudza nasze mózgi do czuwania i wiele osób znosi długie wpatrywanie się w ekran.
co prowadzi też do przeciążenia psychiki. Czy potwierdzasz tą tezę i czy może masz jakiś sposób, żeby sobie radzić z tym? Jakieś krótkie przerwy wystarczą? Przerwy są bardzo ważne i częste przerwy. Wiesz, ja bym tutaj polecała pracę w interwałach. Czyli to takie słynne pomodoro, jak ktoś nie zna, polega na tym, że przez jakiś okres, na przykład 25 minut skupiam się na pracy, później robię sobie 5 minut przerwy. Tu można zrobić tak, że przez 50 minut czy 55 minut pracuję i 5 minut sobie robię przerwę, ale taką przerwę, która polega na tym, że ja odchodzę od komputera, czy na 10 minut tak odchodzę, porozciągam się albo zajrzę do drugiego pokoju, jeżeli ja jestem w biurze, czyli oderwę się od tego właśnie monitora. No i bardzo ważna rzecz, żeby też skończyć pracę w pewnym momencie, bo jak ktoś pracuje zdalnie, teraz taki jeden z najważniejszych problemów, które pracownicy zgłaszają, to jest to, że nie, tak naprawdę nigdy nie wychodzą z pracy, wiesz, to wynika z badań. Ja za każdym razem, jak prowadzę jakiś webinar w tym temacie, to właśnie robię takie badanie i taka nieumiejętność wyjścia mentalnego i fizycznego z tej pracy, czyli zamknięcia komputera i nieodpowiadania na maile, nie reagowania na to, co się dzieje, jest też problemem. Zgadza się. Doskonale. To pewnie to znasz. Przychodzi wiadomość i ja mówię sobie, a tylko zobaczę, co tam jest. I to już mnie pobudza. Ja nawet jak się tym nie zajmę, nie odpowiem, co myślę o tym. Ja mam tak zazwyczaj, jak kładę się spać i no niestety miałem coś chwilę zobaczyć tylko w telefonie i znikam na dłużej. Tak. No właśnie. Także tu taki polecam taką metodę śluzy, czyli wypracowanie sobie takiego sposobu, żeby zamykać, odłączać i zmieniać ten swój bieg na domowy. Ten efekt śluzy to taki przykład ci podam z osoba, która akurat klientka, która pracowała właśnie zdalnie jeszcze w tym czasie izolacji, takiej zupełnie jak nie mogliśmy wychodzić z domu właściwie, to kończyła pracę w domu, zamykała komputer, wychodziła na balkon, ubierała się wcześniej w kurtkę, wychodziła na balkon, tam spędzała 2 minuty, wracała do domu, zdejmowała kurtkę, mówiła rodzinie, cześć, jestem w domu. I to był taki jej, wiesz, taki sygnał dla niej, taki rytuał, takie stop po prostu. Kończę pracę, przechodzę na tryb domowy. Taka śluza. Warto sobie coś takiego dla siebie zrobić. Nie mówię, że dokładnie to samo, ale właśnie taki sposób na to, jak oddzielić jedno od drugiego. Czyli rozumiem, też można gdzieś to znaleźć na przykład u siebie na kanale, tak? Czy w YouTubie gdzieś wygooglować? Można u mnie to na pewno znaleźć na stronie mojej w strefie wiedzy małgorzatahenke.pl. Tam bardzo duża taka baza artykułów przede wszystkim. Ja też czasem coś nagrywam, ale przede wszystkim piszę. Także też o tym efekcie śluzy można poczytać. Jasna sprawa. Małgosiu, ja jestem pod naprawdę dużym wrażeniem. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. I mam nadzieję, że wszystkie rady przydadzą się naszym słuchaczom. I czy na zakończenie masz może jakieś ostatnie przesłanie dla nich? Dbajcie o siebie i przede wszystkim o swoją energię i nie wpadajcie, proszę, w tą bieżączkę pilnych spraw, bo zadajcie sobie takie pytanie, co jest naprawdę ważne, nie? I jak będziecie o tym waszym dniu myśleć z perspektywy na przykład roku, czy to, że się przyjmujecie tym teraz, czy to będzie ważne za rok. Ja myślę sobie, że ważne jest przede wszystkim zadbanie właśnie o siebie, o swoją energię, o swoją fizyczność, o swoje ciało i o swoje zdrowie. No tego i super. W takim razie moim dzisiejszym gościem była Małgorzata Henke, certyfikowany trener biznesu i odporności psychicznej. Dziękuję raz jeszcze i do widzenia. Dziękuję Janku, do widzenia i powodzenia w budowaniu odporności. Zapraszam na złapaniewsieć.pl/23. Znajdziecie tam e-booka z cennymi radami, m.in. o tym, jak zadbać o własną odporność psychiczną.